No, święta powinno się spędzać z rodziną. On też należy do rodziny. Ale nie chce mi się tam jechać. Przestań jeździć, bo nie dostaniesz prezentu. Idź pomóż z choinką. Wiesz co? Dobrze. Typowa świąteczna atmosfera. Potrzymaj to, potrzymaj to. Czekaj, ja idę na drugą stronę. Ta? No ta, tylko czekaj. Weź to, zamotuj, bo... No już, już, idę, tej. Weź, trzymaj to. Może zadzwońmy po jakiegoś fachowca? Ja jestem fachowcem. Dobra. Już jest, patrz. To jest chyba znak, dawaj, że ja... to nie jest dobry pomysł, żebyśmy tam jechali. Że my się tak dla niego staramy, nie? Nie, musimy do niego jechać. Dobra. Po prostu jedźmy tam, no. No. Ała. Gdzie z tą dupą tutaj? Ała. Dobra, gotowi na tą jakże ekscytującą podróż? To nie jest tak, że nie obchodzę świąt. Po prostu święta nie obchodzą mnie. Poza tym, ktoś musi zostać i pilnować bazy MTS, prawda? Jak co roku ktoś z ekipy musi zorganizować Wigilię, w tym roku padło na księgowego, niestety. Więc powiedziałbym, że w tym roku świąt nie będzie, ale postaram się je uratować. Bierzemy na wszelki wypadek ze sobą choinkę i prowiant, taki co by starczył na rok. Niech ma. Na ty z kim tak? No nie piszesz. A daj spokój, DJ. Powiem ci szczerze, że już naprawdę bardzo tęsknię za Kajtem. Kizo, bo? Skoro nie poszedłeś w disco polo, to może w kolędy? Co? I o czym miałbym śpiewać? O wchodzeniu przez komin? No jak to o czym? O zaspach czystego, niechrzczonego śniegu. Dzisiaj w Bentleyem w ulepszonej wersji myślę, że miałoby spory potencjał. Granat! Spokojnie, znam skrót. W święta zawsze tworzą się korki. Jak na Amazonce podczas dnia Anakondy. Nie śpieszy mi się do księgowego. A jak mam już gdzieś utknąć, to może w lesie. Cześć, cześć, dzień dobry. Wchodźcie szybko, bo zimno leci, ogrzewanie drogie. Zapraszam, zapraszam tu moje skromne, ale własne mieszkanie księgowego. Opowiem wam trochę o nim, pokażę wam, co tutaj się znajduje, ale zamykajcie drzwi, bo naprawdę wieje chłodem po nogach. Tu jest moja kuchnia. Zapraszam, zapraszam. Uniwersalne narzędzie, trzeba wykorzystywać rzeczy tak, aby się nie marnowały, jednocześnie zabija muchy i przekręca naleśniki. Teraz pokażę wam, jak je prawdziwy księgowy. Proszę bardzo. Moje zapasy takie codzienne, takie tak zwane daily. A teraz wam pokażę prawdziwy skarb, ale naprawdę prawdziwy skarb. Chodź, chodź. Musimy wyjść tutaj na zewnątrz, bo, no, że tak powiem, dzielę sobie to z sąsiadami. Oto moi kochani. Uwaga, uwaga. Prawdziwa skarbnica. Niektóre słoiki pamiętają jeszcze moją babcię, Rozalię. Ona zrobiła na przykład tutaj te jabłka w roku 14, ale o tym może kiedy indziej. Zapraszam dalej. Chciałem wam pokazać moją łazienkę, to jest miejsce mojego oczyszczenia. Tam zawsze odpoczywam po tych ciężkich negocjacjach z Patrykiem. Sami wiecie, no, pilnowanie pieniędzy w MTS-ie nie jest rzeczą łatwą. Ja w sumie wyświecicie, to może nie będę odpalał światła. Zapraszam. Tak jak mówiłem, bardzo skromnie,
Pokażę wam mniej więcej, jak to u mnie wygląda. Gdy potrzebuję się oczyścić, używam takiej czerwonej michy. Jest niesamowicie uniwersalna, można tak naprawdę zrobić w niej wszystko. Nalewamy wodę. I aby nie pobrudzić nowych kafelek, znaczy nowych, no dziesięcioletnich, stawiamy to tutaj. I dzieje się cała magia. Teraz ostatnia część mojego mieszkanka. Zapraszam was do salonu, tak zwany living room, wiadomo. Tutaj dzisiaj będę gościł chłopaków z ekipy MTS Way. Mamy dzisiaj naszą wigilię. Teraz pokażę wam jeszcze garderobę. To moje codzienne stroje. Jak widzicie, mam na każdy dzień coś innego. Mogę zawsze przebierać w czymś. Myślę, że jest to bardzo uniwersalna i praktyczna garderoba. A tutaj mogę podziwiać piękno natury. Teraz pokaż im, jak oddychasz. To powinno być tutaj, gdzieś za tymi drzewami. Tak. Słuchajcie, mój trener zawsze powtarzał: gleba, nie szukaj dróg na skróty. Ja wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem. Kurwa, wymyślił skróty, w dodatku się zakopaliśmy. Mówiłem, że świąt nie będzie. Tutaj poza kilkoma drogami, które pewnie prowadzą donikąd, nie ma zupełnie nic, nawet zasięgu. No to rozbijemy obóz. Żarcia mamy w opór. Nie jesteśmy w dupie. No, panowie, jesteśmy zgubieni. Ja się nie gubię. Tak. Wiecie, ile każdego roku marnuje się jedzenie na święta? U mnie nic nigdy się nie marnuje. A ta choinka jest w rodzinie od 1912 roku. Przeżyła dwie wojny i komunizm. Tylko trzeba co święta doklejać igły do niej. Na deserek po pasterce. Ile na nich można czekać? Nie po to robiłem te 12 potraw. 12? Ryba, bułka, masło, sól, pieprz, ketchup, druga bułka. Dawaj, granat, wrzucaj tą choinkę. Jak tak patrzę na ten ogień, to przypomina mi się, że nie mamy już palenia. Ale jestem głodny, jak ci narkomani, co wracają z piątkowej imprezy o 5 nad ranem. Ciekawe, co Kaj tu siadł na kolację. Ja normalnie o tej porze to po 7 posiłku już bym był. Jestem bardzo głodny. Czuję, że chudny. Czuję, że niedługo będę wyglądał jak ty. Mam to samo. Kiedyś jak byłem w Afryce, zjadłem dziób martwej papugi. To ile czasu ty tam głodowałeś? Nie głodowałem. Bear Grylls tak robił. Chciałem sprawdzić, czy dobre. Ty, ale mi smaka narobiłeś. Morda tam! Morda! Nic nie mów już. Wstyd cały czas tylko przynosisz. A ja świecę oczami za ciebie. Siedzimy tu, głodni, żeś się nażarł. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja muszę coś zjeść. Sporo nas jest. To musi być duże zwierzę. Oj, musi. A skąd wiadomo, czy w ogóle będzie takie tu w tym lesie? A gdzie ma być, jak nie w lesie? To co? Mamy zapolować na łosia, jelenia. Na to, co się trafi. I co szybko nie ucieknie. No co? Dawaj, Biśniek! Nie uciekaj, nic dawaj. Nie zrobimy! Yeah.
Pewnie to chłopaki. O, wiesz co, ja wiem, że są święta, ale ten talerzyk dla nieznajomego to raczej nie u mnie. Jak coś jest kebab za rogiem, nie? Spokojnie, mam dla ciebie prezent. Wiesz co, to, że Kajtek przemówi ludzkim głosem w te święta, to bym jeszcze uwierzył, ale że ty, kuratorka? Ty, ale co to jest? To miał być prezent, tu jakieś szpargały są. To twoje przekręty podatkowe. Kajtek Security, Glebek spółka ZOO. Od kiedy Granat jest weteranem wojennym, a Litwin, Kizo wie, że zatrudnia uchodźcę, mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. To co będzie z tym talerzykiem? Dobra, wchodź. Niedźwiedź bambusowy, czyli panda wielka, jest niedaleko. Coś tam jest. Widzicie to? Co to? Ty. Patrzcie. Co to jest? Ej, Kajtuś! Kajtuś! Jest! Kajtuś! Co ty robisz? Cudzku! Ej, gdzie my jesteśmy? Kajtuś! Poszedłem się oblać i spotkałem tych wygłodniałych łosiów. No i wychodzi na to, że zgubili się niecałe 100 metrów od domu. Kajtek. Kajtek. Pierwszy. Granat. Leba. Ulala. Litwin. Litwin, to ja. Najlepsze na koniec. DJ, chyba dostałeś największy prezent. Kurde, przydałby się jakiś nóż. Chciał wołowinę. No, nowa lampa. No. A ty co dostałeś? Mordo, ja mam już wszystko, ale wydaje mi się, że o czymś zapomnieliśmy. Ja ognisko zgasiłem. Może o tym, żeby mnie przeprosić? Nie. To coś innego. Głodna jestem. Masz coś dobrego do jedzenia? Mam wrażenie, że już zjadłaś wszystko. Zapasy na dzisiejszą Wigilię i Wielkanoc też już się skończyły. Nie wiem, co ja później dam chłopakom. Od dziś robisz wszystko, co ci każę. Musisz mi dostarczyć twardych dowodów, co tu się dzieje za zamkniętymi drzwiami. A zaczniesz od zamówienia czegoś normalnego do jedzenia. Wiesz co, głupia sprawa, ale skończyły mi się darmowe minuty w telefonie. Mogłabyś mi pożyczyć swój telefon, żebym zadzwonił i to ogarnął. To będzie mega ciekawy dzień.